to nowa wersja statku Offshore, można nazwać to Supplier. Widzimy jaka nadbudówka, dziób jak wysoko, nadbudówka jak wysoko. Z tyłu zaopatrzenie się znajduje, załadowane jest zaopatrzenie do wież wiertniczych. Już pokazywałem film, jak zachowuje się tego typu statek podczas sztormu. No i tak zasumowaliśmy. Stoimy już na mocno. Teraz będę miał możliwość pokazania tego drugiego offshore'a. Można też mówić na nie suppliery, które dostarczają zaopatrzenie na wieże, do wież wiertniczych. To są te statki nowszej budowy, mają taki specyficzny dziób, co widzieliście na tamtym wychodzącym w morze. Oczywiście szopa okazała, czyli nadbudówka, mostek oczy wszędzie, tak się mówi, czyli dookoła oszklony, widać i z przodu, z tyłu, z boku, duży. Dwa krany, dźwigi na rufie, z tyłu nadbudówki. A tutaj co mamy, ten otwór taki, to jest łódź ratownicza, speedboat. Osłonięta przed chodzącą falą. Ładna, duża szopa. Strych też niczego sobie. A to część to jest ładownia. Tam jest pod pokładem i na pokładzie są stawiane i mocowane elementy potrzebne na wieże wiertnicze, oczywiście te, które nie mogą zamoknąć, znaczy nie mogą być zmoczone, są pakowane pod pokład, te, którym woda nie zaszkodzi, są pakowane na pokład. To są wysokie burty. Teraz przybliżę, zobaczymy nazwę. Tutaj jest rufa. A, duża. No, chciałbym zobaczyć jaka tam jest siłownia. Może kiedyś będę miał okazję zwiedzić go. Spróbuję coś nagrać i pokazać.